Cześć, to ja, świnka Pepa. To mamusia świnka, to tata świnka, a to mój malutki brat George. A w wózeczku leży maleńka siostrzyczka Erin. Czasem odwiedzają nas babcia świnka i dziadek świnka oraz przyjaciele. Mamusia świnka robiła właśnie pranie, gdy pod dom podjechał szkolny autobus. Och, czy to już ta godzina, że dzieci wróciły ze szkoły? Dzień dobry, mamuś świnko! Przywitał się pan Byk i otworzył drzwi autobusu. Cześć Emili, cześć Suzy, do jutra. Do widzenia, panie Byku. Richard, do jutra. Cześć Pepa, cześć. Pepa, Pepa, pamiętasz? Zapytaj mamę. Dobrze, Suzy, zapytam mamę. Do zobaczenia jutro, Suzy. Mamusiu, już wróciliśmy. A Pepa chciała cię coś ciebie zapytać. O co chciałaś zapytać, Pepo? Mamusiu świnko, bo Suzy zaprosiła mnie do siebie. No to oczywiście, że możesz iść, Pepo. Tylko musisz odrobić lekcję. To super, dziękuję. A teraz chodźcie, zjemy obiadek. I jak smakuje wam marchewka? Jest pyszna, mamusiu. Tak, mamo świnko. Jest bardzo dobra. To ja zjem, zrobię szybko lekcję i pójdę do Suzy. A którą piżamę mam wziąć, mamusio świnko? Piżamę? A po co ci piżama? No bo ja przecież idę nocować do Suzy. Nocować? To ja się absolutnie nie zgadzam. Myślałam, że chcesz pójść się do niej pobawić i wrócić wieczorem. Co pomysł nocować u Suzy? No ale dlaczego nie, mamusiu świnko? Po prostu jesteś za mała. Ja się nie zgadzam. Ale wszystkie inne koleżanki już u siebie nocują. Candy była u Rebeki na przykład. A ja chcę u Richarda. No jeszcze czego? No zgódź się, mamusiu świnko, proszę cię. Tylko ja nie mogę nikogo nocować. No ale wytłumacz, mamusiu mi świnko, dlaczego nie mogę. Co tu tłumaczyć? Nie zgadzam się i już. Nie jesteś fajną mamą. No wiesz co, Pepo? Jest mi teraz bardzo przykro. Ja się zapytam tatusia świnki. Na pewno mi pozwoli. A teraz dokończę marcheweczkę. Jest taka dobra. Dzień dobry, rodzinko. Co tam słychać? No nie wiem, czy taki dobry. A co się stało? Tatusiu świnko, czy mogę nocować u Suzy? U Suzy? Sam nie wiem. Jak mama świnka pozwoli? Kiedy mama świnka właśnie nie pozwala. Nie rozumiem dlaczego. Pozwól mi, tatusiu świnko. Ty jesteś taki kochany. Spokojnie, spokojnie, Pepo. Jesteś, Pepo, jeszcze za mała. Nie będziesz w obcym domu nocowała. Też tak myślę, że mama świnka ma rację. Nie lubię was. Inni mogą, a ja nie. Co za rodzice. No a może? Tak, tatusiu świnko? No może niech Suzy nocuje u ciebie. Jak myślisz, mamo świnko? Niech Suzy nocuje u nas. No właściwie mogę się zgodzić. Suzy może u nas nocować. Super. To chociaż to niech Suzy nocuje u mnie. Muszę do niej zadzwonić. No z kim ona rozmawia? Jest zajęte. Spróbuję jeszcze raz. No cześć, Suzy. To ja, Pepa. Tak, pytałam mamu
mamusi świnkę. Nie zgodziła się. Ale wiesz co? Zaproponowała, żebyś ty u mnie nocowała. Zapytaj swoją mamę. Zapytasz? Dobrze, to ja czekam. Suzy zapyta swoją mamę, czy może u mnie nocować. Halo? I jak? Możesz? Ekstra, ekstra. To przyjeżdżaj. Super, jej mama się zgodziła. Będzie u mnie nocowała. Juuu, superaśnie. Widzisz, jej mama od razu się zgodziła. Nie to co ty. Pepo, wypadałoby teraz posprzątać w swoim pokoju, zanim przyjdzie gość. No właśnie, masz rację, mamusiu świnko. George, pomożesz mi sprzątać? Dobrze, Pepo. To chodźmy. Odłożę tylko telefon. Och, ale tu bałagan. No, Pepo. Zabierajmy się szybko do sprzątania. Ty poodnoś zabawki, a ja posprzątam książki na regale. Dobrze, Pepo. Tutaj autko. O, jeszcze jedna książka. Książki już mam ułożone, George. Daj tego Olafa tutaj na półkę. Dobrze, Pepo. Ale on się nie mieści tu, Pepo. Dobra, to wstawimy go na górę. Jeszcze ten pociąg i gotowe. Mamusiu świnko, posprzątane. No kiedy ta Suzy przyjedzie? No nie mogę się doczekać, zaraz zrobi się ciemno. Wyjdę zobaczyć, czy nie jedzie. Widzę ją, jedzie, mamusiu świnko. Jest. Dzień dobry, mamo świnko. Przywiozłam Suzy. Ponoć ma u was nocować. Tak, tak. Ale proszę się nie obawiać. Będę je pilnowała. I ja również, ma się rozumieć. Chodź, Suzy. Pa, mamusiu. Pa, córeczko. Ale super, że będziesz u mnie nocowała. No pewnie, że super. Idziemy na górę? Idziemy. O, Pepo, coś się zmieniło w swoim pokoju. Tak. Mamusia świnka mi kupiła na początku roku taki piękny regał, żebym miała gdzie trzymać swoje książki i zeszyty i żeby wszystko było uporządkowane. A gdzie ja będę, Pepo, spała? Możesz spać ze mną na górze. No chodź, zobaczymy, czy się zmieścimy. Oj, Suzy, może być nam tu ciasno. Pepo, no jasne, że się nie zmieścimy. To gdzie ja teraz będę spała? Muszę wracać do domu. Nie no, Suzy, co ty? Zaraz zapytamy mamę świnkę. Mamusiu świnko! Mamusiu świnko, chodź szybko! Co się stało, Pepo? Co się stało, Suzy? Nie, mamusiu świnko. A gdzie Suzy będzie spała? Bo sprawdzałyśmy i się nie zmieścimy na górze. No faktycznie. To... Suzy może spać na dole, na miejscu George'a, a George będzie dzisiaj spał z nami. O, to super. Mamusiu świnka, możemy się razem wykąpać? Tak, możecie. Wodę wam już nalałam. Na krzesełku macie ręczniczki i piżamy. Dziękuję, mamusiu świnko. A tutaj na pracę wam przygotowałam. O, super. Glibi. Będziemy mieli... świetną różową kąpiel, Suzy. Ale twoja mama jest fajna. Wiem, Suzy. No dzisiaj podczas obiadu mówiłaś coś innego, Pepo. Przepraszam, mamusiu. Jesteś najkochańsza. No dobrze, idźcie już się kąpać, bo wam woda wystygnie. Ale ekstra kąpiel, Pepo. To lepsza niż piana. Wiem, Suzy. Już nieraz się kąpałam w glibi. My z George'em uwielbiamy takie kąpiele. Chociaż George woli kolor zielony. A ja uwielbiam ten różowy, brokatowy. Też myślę, że różowy jest ładniejszy, Pepo. I ja potrafię nawet zanurkować, Suzy. Pepo, Pepo, ostrożnie, bo zaczyna się wylewać. Co mówiłaś, bo cię nie słyszałam, byłam pod wodą. A raczej byłam pod tymi kryształkami.
Pepo, ja się cieszę, że ty nie mogłaś do mnie przyjść. Dlaczego? Bo ja przyszłam do ciebie i się tak fajnie bawię. Pepa i Suzy bawiły się w wannie. Suzy? Tak, Pepo? A może my będziemy spały tutaj w wannie? Jest tak przyjemnie. No, możemy spać. I położyły się w kryształkach. Leżały tak bardzo długo. Rozmawiały. Chichotały. A pamiętasz, jak kiedyś się przewróciłaś na ślizgawce? No to nie było śmieszne, Pepo. Ale dla nas to było śmieszne, to śmiesznie wyglądało. A co wy tak długo w tej łazience? Bo my tu śpimy, mamusiu świnko. I jak nachlapane. Jak tu śpicie, Pepo? Nie możecie tutaj spać. Woda wystygnie i do rana byście się przeziębiły. Proszę szybciutko wychodzić, wycierać się i na górę. George i tata świnka już śpią. Dobrze, mamusiu świnko. Pepa i Suzy wytarły się i ubrały piżamki. Zobacz, Suzy, ja mam taką piżamę. A ja mam taką, Pepo. Ale ładna. Tak się mieni. No, mamusia owca mi kupiła. Bardzo lubię tą piżamkę. Ale już jestem zmęczona, Pepo. Chodźmy położyć się spać. Suzy, ja powiem mamusi śwince, żeby mi też kupiła taką piękną piżamę. I jak przyjdziesz do mnie, będziemy miały takie same. Hi, 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 hi. No właśnie. Co to za dźwięk? Co to jest za dźwięk, Pepo? To nic takiego, Suzy. To tylko tata świnka chrapie. Dobra, to kładźmy się spać. Ty śpisz przy zapalonym świetle, Pepo? Nie, Suzy. Zaraz będzie szła mamusia świnka spać, to zgasi lampkę. Aha. To dobranoc, Pepo. Dobranoc, Suzy. Rano pojedziemy razem do szkoły. Pepa i Suzy zasnęły. O, dziewczynki już śpią. Słodkich snów. Mama świnka zgasiła lampkę i też zmęczona szła spać. Ach, muszę jeszcze zamknąć drzwi na taras. Gotowe. Dziś ja się z wami pożegnam, widzowie. Bo Pepa i Suzy już śpią. Zapraszam wszystkich na kolejny odcinek. To mówiłam ja, mamusia świnka. Pa, pa, pa. Dobranoc.